18. Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych. Emil Sowiński, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj spotkanie poświęcone Maciejowi Łukowskiemu, pomysłodawcy festiwalu, człowiekowi wielu pasji i talentów, reżyserowi filmowemu, filmoznawcy, popularyzatorowi kina przyrodniczego. Ze mną w studiu są goście. Pozwolę sobie przedstawić od prawej strony pan Mieczysław Kuźmicki, dzień dobry. Pani Elżbieta Wojtyczka. Pan Janusz Florczak i pani Katarzyna Łukowska. Dzień dobry. Zaczniemy od fragmentu filmowego, proszę państwa. Fragment filmowy profesora Wiktora, opowieść o muszlach. Widzieliśmy fragment filmu profesora Wiktora, opowieść o muszlach Macieja Łukowskiego, w reżyserii Macieja Łukowskiego. Mija 30 lat, proszę państwa, od śmierci Macieja Łukowskiego. Ze mną są przyjaciele, rodzina, współpracownicy najbliżsi Macieja Łukowskiego. Zacznę od pana Mieczysława Kuźmickiego, ale właściwie pytanie będzie do wszystkich państwa podobne. Chciałbym na początek poprosić państwa o takie pierwsze wspomnienie z Maciejem Łukowskim. Jak państwo dzisiaj myślą Maciej Łukowski, to co państwu przychodzi do głowy, panie Mieczysławie?
Powiedział pan 30 lat od śmierci, ale 40 lat od narodzin tego festiwalu. My tu jesteśmy z tej okazji, że trwa 18 festiwal, którego pierwsza edycja była w roku 1980, o ile pamiętam, to był chyba marzec albo kwiecień, chyba w każdym razie wiosna. Maciej Łukowski wymyślił ten festiwal. Właściwie można by powiedzieć, był pierwszym jego organizatorem. A wspomnienie moje, moja refleksja taka najstarsza, był moim starszym kolegą na uniwersytecie. Studiowaliśmy profesora Lewickiego filmoznawstwo. No, na polonistyce oczywiście, na Uniwersytecie Łódzkim, bo filmoznawstwo wtedy było elementem tych studiów. I profesor Lewicki miał zwyczaj mówić, że tak trochę obrazowo, że ptaszek i ornitolog to są jednak dwie różne rzeczy. Ptaszek nie może być ornitologiem. Natomiast kiedy wspominam Macieja Łukowskiego, to mam cały czas wrażenie, że był i ptaszkiem, i ornitologiem. To znaczy był teoretykiem filmu, ale też był twórcą filmowym. I to taki w pewnym sensie paradoks, który on doskonale połączył. Zresztą tych jego jakby połączeń, zainteresowań w tej jednej osobie, w tej jednej postaci, w jednym życiu, niezbyt długim życiu przecież, było tak wiele, że właściwie to, że się tu spotkaliśmy, że o nim wspominamy, no to właściwie chyba między innymi dlatego, że był wszystkim, prawie wszystkim. Był znakomitym organizatorem, powiedzielibyśmy dzisiaj animatorem, a wtedy jeszcze się nie używało tego słowa. Animator znaczyło zupełnie co innego, bo po prostu ktoś, kto robił filmy animowane. Natomiast on był świetnym organizatorem, działaczem kultury, tak to się nazywało. Był teoretykiem filmu, był praktykiem, bo został reżyserem, był administratorem, był dyrektorem wytwórni, ale był też dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta. I ja go wspominam z tego okresu także, bo jego niezwykłe zaangażowanie i powiedziałbym inspirująca postawa bardzo przyspieszyły etap przechodzenia, czy powstawania raczej Muzeum Kinematografii. Ja przypomnę, że Muzeum Kinematografii wydzieliło się z Muzeum Historii Miasta Łodzi. Budowania muzeum, samodzielnego, autonomicznego Muzeum Kinematografii. Pani Elu, a pani wspomnienie? Moje wspomnienie to wspomnienie wspaniałego szefa i wspaniałego człowieka i wreszcie bliskiego przyjaciela. Zaczęłam pracę w wytwórni właściwie tuż po tym, jak Maciej Łukowski został naczelnym redaktorem. I to była bardzo ciekawa historia, ponieważ człowiek tak młody, miał 26 lat, był szefem w zasadzie całego zespołu starszego od niego. A niektórzy z redaktorów, którzy pracowali w wytwórni, to byli już naprawdę osoby z wielkim doświadczeniem i były obawy, jak tak młody człowiek, o którym wiedzieliśmy, kim jest, że jest filmoznawcą, że ma doktorat, że był harcerzem, także to była taka pierwsza informacja, no i że ma brodę. Taki był i taką brodę miał już do końca życia. Ja uważam, że dla mnie wytwórnia, w której przepracowałam 30 lat, ponad 30 lat, to jest wytwórnia z Maciejem Łukowskim. To są właśnie najlepsze moje wspomnienia i ten okres, kiedy Maciej pracował w wytwórni, najpierw jako redaktor naczelny, później jako dyrektor po odejściu z Wydziału Kultury, był po prostu niezapomniany i dla wytwórni to był naprawdę świetny okres. Bo Maciej, który tak młody człowiek, który przyszedł do tej firmy, miał tyle pomysłów i tyle energii, żeby te pomysły zrealizować, że zrobił w wytwórni rewolucję. No przede wszystkim sprowadził młodych ludzi. Młodych ludzi, których wielu z nich uczył, miał zajęcia w szkole filmowej
i wiedział, co sobą reprezentują, i postanowił przyciągnąć ich do wytwórni, która właściwie do tej pory nazwa Wytwórnia Filmów Oświatowych to rzeczywiście ściśle łączyła się z tym tematem oświatowy. A Maciek doszedł do wniosku, że to może być coś więcej. Że to może być wytwórnia, w której młodzi ludzie zdolni pokażą inne możliwości i inną formę, bo starzy w cudzysłowie twórcy mieli określony sposób patrzenia na film i trzeba też przyznać, że na początku mieli poważne zastrzeżenia do tego, do tej grupy młodych ludzi, że nie mogli od razu zrozumieć tego pomysłu wprowadzenia tych młodych do wytwórni. Ale to się zmieniło. To się zmieniło po pewnym czasie, kiedy wytwórnia zaczęła odnosić duże sukcesy na festiwalu w Krakowie. Festiwal w Krakowie, Festiwal Filmów Krótkometrażowych, był najważniejszym festiwalem w Polsce. I wytwórnia nigdy nie była tam ważna. Dostawaliśmy nagrody, ale to przeważnie w kategoriach właśnie oświatowych, filmu przyrodniczego, filmu biologicznego. I nagle w 1975 roku, który był już drugim rokiem pracy Macieja Łukowskiego w wytwórni, dostaliśmy w Krakowie nagrodę za najlepszy zestaw. I również dwa filmy, które zostały nagrodzone. Także to był początek. I później pojawiły się nagrody bardzo ważne. To znaczy nawet nagroda Grand Prix, której wytwórnia nigdy wcześniej nie zdobyła. I wtedy ci twórcy, ci prawdziwi twórcy, ci starsi twórcy zrozumieli, że to jest szansa dla wytwórni, że nie można się zamykać tylko w takim spojrzeniu oświatowym, że mogą obok siebie funkcjonować i ci młodzi, i ci starzy, i jedni, i drudzy mają coś do powiedzenia i mogą dla tej wytwórni dużo zrobić. Panie Januszu, a pańskie takie pierwsze wspomnienie Macieja Łukowskiego? No ja z punktu widzenia kierownika produkcji, który wiele lat pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych i głównie współpracował z panem Maciejem Łukowskim, no to dla mnie, no, co się kojarzy? No przede wszystkim inspiracja i motywacja, ponieważ, no, tak jak już tutaj moja przedmówczyni mówiła, miał pan Maciej taki jak gdyby możliwość zainspirowania młodych, przyciągnięcia młodych do wytwórni. Nie mówiliśmy tu o nazwiskach, ale to są bardzo duże nazwiska, bo to Juliusz Machulski, Jakub Kolski, Szulkin, Dziworski, Lęczewski. Oni, można powiedzieć, no zaczynali albo przy okazji robili filmy, czasem były to filmy dyplomowe, nawet przy jednym jakimś uczestniczyłem. No to było coś nowego, prawda? Czyli jak gdyby umożliwiał realizację filmu tym młodym ludziom, którzy później zrobili bardzo dużą karierę. Był taki cykl Droga na ekran, w którym ja też uczestniczyłem jako osoba taka młoda, ale cykl polegał na tym, no, że pokazywał jak gdyby tym nowym ludziom jak gdyby to motywację, inspirację, umożliwiał start, prawda? Być może niektórzy już mieli za sobą już jakieś pierwsze dokonania, ale nie tak łatwo było zrealizować pierwszy film. Także ta motywacja, inspiracja to jest chyba coś takiego bardzo ważnego i dzięki temu chyba wytwórnia osiągnęła tyle sukcesów i nie kojarzy się tylko z Wytwórnią Filmów Światowych. Ja sam byłem kierownikiem produkcji dużego filmu Wojna i Pamięć. To była koprodukcja polsko-amerykańska. Też tutaj był udział na pewno pana Macieja i parę innych fabularnych. Mało kto o tym może wie, ale rzeczywiście wytwórnia takie filmy realizowała. Potem też jako kierownik produkcji kilkanaście filmów z panem Maciejem Łukowskim zrealizowałem. Było są też bardzo wszechstronne, można powiedzieć człowiek renesansu. Także wszystko praktycznie rzecz robił, teoretyk filmu, reżyser, pisał scenariusze. No naprawdę wszechstronny i inspirujący. Pani Kasiu, a jak pani zapamiętała tatę? Tata to cały mój świat.
Ja jestem z takiego dobrego, fajnego domu, w którym i mama, i tata to byli tacy najbardziej wspierający i motywujący ludzie. Z tatą też na czele, bo tata nas otaczał inspiracjami. On po prostu pokazywał świat, pokazywał możliwości. Ta maszyna, którą tutaj dzisiaj przyniosłam, to jest maszyna, która z nami podróżowała wszędzie na wakacje, bo tata wszędzie widział tematy, preteksty do tego, żeby ten świat udokumentować i potem go albo przełożyć na język książki czy filmu. I nas tego też uczył. Sam był też w ten sposób wychowany, bo mamy do tej pory pamiętniki dziadka, który spisywał ich młodzieńcze podróże rowerowe po całej Polsce. Ja mam też takie zasoby nieprawdopodobnie kapitalnych wydawnictw niemalże. To są albumy, w których właśnie na maszynie spisane są krok po kroku nasze wszystkie wyprawy, czy to kajakowe, czy rowerowe, czy jakiekolwiek inne samochodowe, dzień po dniu z rysowanymi mapami. I przy okazji oczywiście też powstawały pomysły na filmy. Także tata, nawet ten czas prywatny, który był wyrywany jemu, bo był bardzo zapracowanym człowiekiem i zawsze w domu odczuwaliśmy deficyt taty, bo bardzo dużo podróżował w ciągu tych 43 lat, które przeżył, był kilkadziesiąt razy za granicą w ogóle, więc on był naprawdę ciągle gdzieś albo na planie filmowym, albo gdzieś na festiwalach, cały czas pracował. Ale ten czas, który był z nami, to mimo tego, że był trochę pogodzony z pracą, to myśmy czuły, że w czymś ważnym uczestniczymy. I tata był po prostu cudownym, mądrym człowiekiem. Łagodnym, cierpliwym, świetnym słuchaczem, świetnym nauczycielem. Ilekroć trzeba było pomóc, nie wiem, w lekcjach czy w czymkolwiek, to tata w taki sposób o tych tematach opowiadał, że one stały się w ogóle historią niezapomnianą. To po prostu robił film opowiadając. Więc nasze losy miały inaczej się potoczyć, bo kiedy tata już chorował i jeszcze nie wiadomo było, że to się tak tragicznie skończy, że tak młodo umrze, ja poszłam na studia, na kulturoznawstwo, na filmoznawstwo, bo plany były takie, że będziemy razem te filmy robić, że ja będę taty taką pomocą, będziemy razem robić dokumentację do filmów. Inaczej się los potoczył. Ja na tych studiach zostałam, jak najbardziej skończyłam, poszłam trochę w innym kierunku, ale gdzieś te moje losy z tatą się cały czas splatają, bo ilekroć gdzieś to nazwisko Maciej Łukowski się pojawia, to wracają takie niesamowite wspomnienia i taki ogromny szacunek, który tata wśród ludzi wzbudzał. I właśnie chyba to, że był inspirujący i motywujący do działania i że widział te potencjały, które tak wspaniale rozwijał w różnych aktywnościach. Pozwólcie Państwo, że zobaczymy fragment kolejnego filmu Rzecz o zdrowiu w fabrykanckich czasach w reżyserii Macieja Łukowskiego. Różne problemy medyczne najwyraźniej ujawniały się w dużych skupiskach ludzkich, a przybywało ich wraz ze wzrostem liczby mieszkańców. Tak było w XIX-wiecznej Łodzi, która w szybkim tempie z osady rolniczo-rzemieślniczej przekształciła się w duże miasto przemysłowe. Tymczasem na etatach miejskich w 1819 roku zatrudnieni byli jeden felczer, jedna akuszerka, a do roku 1836 nie było w mieście stałego lekarza. Według stanu na rok 1860 na 30 tysięcy mieszkańców przypadało 6 lekarzy, 7 felczerów i 5 akuszerek. Łódź początku XIX wieku była więc wspaniałym terenem działań dla różnego typu znachorów, cyrulików, którzy z naiwności i bezradności swoich pacjentów czerpali pokaźne zyski. Widzieliśmy fragment filmu Rzecz o zdrowiu w fabrykanckich czasach. Do tego filmu za chwilkę wrócimy, ale on nam pokazał jedno z zainteresowań Macieja Łukowskiego, to o czym też Państwo wspominali, zainteresowanie historią, zainteresowanie Łodzią. Ja mam pytanie o Łódź, ale o Łódź filmową do pana Mieczysława, bo Maciej Łukowski był jednym z inicjatorów powstania Muzeum Kinematografii. Jeszcze zanim ono powstało, już je promował. Jakbyśmy mogli powiedzieć trochę o tym. Historia Muzeum Kinematografii, nawet muszę powiedzieć, że cieszę się, że padło to pytanie. Maciej Łukowski jako absolwent uniwersytetu, wychowanek tych samych nauczycieli, których ja byłem także wychowankiem,
Bardzo dobrze dogadał się, można powiedzieć, czy może inaczej, panowie nadawali na tych samych falach z Antonim Szramem, który był wtedy dyrektorem Muzeum Historii Miasta Łodzi i który po to zatrudnił mnie jako absolwenta uniwersytetu, żebyśmy razem budowali Muzeum Kinematografii. A Maciej Łukowski ze swoją energią niesamowitą i z pozycji, w tym momencie, kiedy zaczął jakby z nami współpracować, robił to z pozycji urzędnika, który był zwierzchnikiem naszym. W związku z tym, rozumiejąc nasze problemy i nasze potrzeby, znakomicie wspierał i inicjował pewne działania. Ja wspomnę tutaj taką konferencję. Muszę też zrobić dygresję. To wcale nie było tak prosto. To nie jest tak, że nową instytucję wtedy tworzyło się bardzo łatwo. Był dosyć silny opór najróżniejszych środowisk, nie będę tu chodził w szczegóły. Maciej Łukowski był inspiratorem takiej konferencji, na którą zaprosiliśmy wszystkich świętych, to znaczy przedstawicieli Filmoteki Narodowej, ministerstwa, urzędu, instytucji ważnych, czyli wytwórni filmowych, wtedy Łódź była najważniejsza, jeśli chodzi o kinematografię, ale przecież także wytwórnia filmów dokumentalnych w Warszawie. Więc ci wszyscy przedstawiciele tych instytucji, to była wiosna, nie pamiętam, marzec może, roku 81. I ta konferencja odbyła się w Pałacu Poznańskich. Wszyscy przyklepali pomysł i właściwie muzeum stało, znaczy pomysł jakby otworzenia muzeum był na wyciągnięcie ręki. No, stan wojenny trochę nam przeszkodził i opóźnił te działania, bo wtedy wszyscy mieli głowę do czego innego, czy czym innym byli zaprzątnięci. Ale to jego jakby wspieranie naszych pomysłów i nie tylko wspieranie, ale także promowanie na zewnątrz z jego dużym autorytetem miało kolosalne znaczenie. Myślę, że jego wsparcie czuliśmy później przez cały czas. Kiedy już byliśmy samodzielną instytucją, to był rok 85, 6. On był członkiem Rady Programowej Muzeum i on w każdym momencie, kiedy był potrzebny, tak, użyję takiego dosyć kolokwialnego określenia, kiedy go potrzebowaliśmy, czasami instrumentalnie wykorzystać jego autorytet, jego wiedzę, jego bezkompromisowość, jego umiejętność docierania do ludzi, korzystaliśmy z tego, a on nigdy nie odmawiał, wręcz przeciwnie. Czasami sam nam proponował swoje usługi, nazwijmy to w cudzysłowie usługi, na rzecz budowania muzeum. Myślę, że to jest tak, jak ktoś działa w pewnym sensie z drugiego szeregu, a jednocześnie jest tym, bywa, że najważniejszym, czy momentami najważniejszym. Pani Elu, a ja chciałbym zapytać, bo to jest bardzo ciekawy wątek, który pani poruszyła na początku naszego spotkania, dotyczący relacji młodzież filmowa, starszyzna filmowa w Wytwórni Filmów Oświatowych, do tego Maciej Łukowski. Przypominam sobie taką swoją rozmowę z Markiem Koterskim, który powiedział, że dostał telefon, że przyszedł jakiś nowy facet do oświatówki i wpuszcza do debiuty. I jemu tak się wydawało w pierwszej chwili, że on będzie tu robił jakieś filmy o mchu, o paproci i nie bardzo chciał się na to zdecydować. Przyszedł, zobaczył film Bogdana Dziworskiego Krzyż i topór i wszedł w to od razu. Chciałbym właśnie zapytać o tę współpracę pomiędzy młodymi filmowcami a Maciejem Łukowskim, bo oni mu się odwdzięczyli w pewnym momencie. Nagroda Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 75 rok. Pierwsza nagroda Wektora za właśnie konsekwentne ułatwianie startu młodym filmowcom. Tak to się wtedy nazywało. To prawda. Przede wszystkim zrobienie filmu w szkole filmowej dla młodego absolwenta to nie była prosta sprawa. To były filmy, właściwie szkolne filmy, a nie takie prawdziwe, jak się robiło w wytwórni. Ale dla nich ta nazwa Wytwórnia Filmów Oświatowych to była takim trochę hamulcem, dlatego że bali się ustawienia w jakichś torach właśnie tej oświatówki, o której się mówiło no, różnie. To na przykład właśnie jak wspomniałam o Festiwalu Krakowskim, to tam głównie rządziła Wytwórnia Filmów Dokumentalnych. I dopiero razem z tymi młodymi przyszły sukcesy właśnie na festiwalu. Ale to była
Więc oni przyszli do tej wytwórni, ponieważ Maciek ich przekonywał, że będą mogli robić to, co chcą. Nie będą musieli się niczemu podporządkowywać. Przyjdą ze swoim pomysłem, który oczywiście musi być zatwierdzony, a potem będą robili swoje filmy w formie, jaka im najbardziej odpowiada. No i powoli, powoli zaczęli się do tego przekonywać. Ja nawet pamiętam z późniejszych lat to, co mówił Jakub Kolski, jak przyszedł do wytwórni i już prosił Maćka wiele razy, żeby mu pozwolił zrobić film o jaskini. No i w końcu mu się udało, wychodził i powstał film Najpiękniejsza jaskinia świata o jaskini niedźwiedziej w Kletnie. No i od tego właśnie Jakub powiedział, że to się zaczęła jego miłość do wytwórni. Zresztą na przykład Andrzej Barański, który w wytwórni robił filmy szczególne. On bardzo dużo filmów robił z animacją, ze zastosowaniem właśnie techniki animacji, z odpowiednią muzyką. I Barański zawsze wracał do wytwórni, nawet w tym czasie, kiedy już był uznanym reżyserem filmu fabularnego. Ciągle miał jakieś pomysły i przychodził do wytwórni, żeby ten swój pomysł zrealizować. Także jeszcze powiem o jednej takiej sprawie, kiedy tej walki, może nie walki, ale tego trudnego porozumienia pomiędzy młodymi a starszymi. Maciek Łukowski wymyślił, że trzeba wywieźć to całe towarzystwo z Łodzi, żeby pojechali na naradę programową do takiego miejsca, gdzie nic innego nie można robić, tylko oglądać filmy. No i pojechaliśmy na pierwszą taką naradę do Unijowa. W Unijowie wtedy był tylko zamek i koło zamku było takie malutkie kino, w którym było zimno i dosyć ciasno, no ale nic innego się tam nie dało robić, tylko oglądać filmy. W związku z tym wszyscy realizatorzy, którzy pojechali na tą naradę programową, to taka doroczna narada, musieli obejrzeć te filmy. I to było bardzo ważne, bo później odbywały się dyskusje. Myśmy cały dzień spędzali tam w tym zamku. No i po tych dyskusjach wiele rzeczy się jakby ujawniło, wiele rzeczy się stało normalnymi. No, ci twórcy, którzy byli przecież znakomitymi twórcami, ci starsi, którzy mieli wielkie osiągnięcia, oni zaczęli doceniać tych młodych, zaczęli doceniać ich wkład w to, co się teraz dzieje w wytwórni. Panie Januszu, a pańska współpraca z Maciejem Łukowskim, jak te jego zainteresowania, pasje, to przygotowanie merytoryczne do zdjęć wpływało na pracę na planie? No myślę, że pan Maciej był bardzo jak gdyby sprawny, jeżeli chodzi o organizację, logistykę. Także jak wchodziliśmy już na plan, to wszystko to było dokładnie przygotowane. Był scenariusz, scenopis, bardzo sprawnie to szło. No, robiliśmy tych filmów bardzo dużo, to jest rzadkością, po kilka filmów rocznie, także to rzadko bywa. I filmy praktycznie wszechstronne, między innymi Łodzi. No, można powiedzieć, że zrobił kilka filmów, żeby ocalić od zapomnienia pewne obiekty, których niektórych już nie ma, albo wyglądają zupełnie inaczej. Ale były też filmy przyrodnicze, filmy o sztuce. Kilka takich filmów robiliśmy o takich twórcach jak Garboliński, Rózga. No dzięki temu w ogóle pamięć o tych twórcach istnieje. Także to jest jak gdyby niezwykle istotne. No był bardzo sprawnym realizatorem, reżyserem. Poza tym, tak jak tutaj mówiliśmy, ten wpływ na to, że można było te debiuty realizować. Ja też w tych debiutach uczestniczyłem, w niektórych bardzo znanych nazwisk, tak jak Jan Jakubkowski, to też byłem kierownikiem produkcji, jak on pracował w wytwórni filmów oświatowych, kilku filmów.
No myślę, bez tej możliwości, bez tej inspiracji, bez umożliwienia tego, to nie byłoby to możliwe. To tak naprawdę był czymś zupełnie nowym w tej wytwórni. Wytwórnia, nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, zrobiła 4000 filmów prawie. Różne to były filmy, ale było bardzo dużo tych osiągnięć, ale szczyt tych osiągnięć, największe dokonania to były w momencie, kiedy umożliwione zostało przez pana Macieja debiuty, prawda? Właśnie tych bardzo znanych nazwisk, które potem w tej chwili są już niezwykle znane, są to znani, uznani reżyserzy. Myślę, że no, najważniejsze z tym, co można by w ogóle powiedzieć, no była to osoba niezastąpiona i szkoda, że jej nie ma. Pani Kasiu, bo widzieliśmy przed chwilą film o Łodzi. Pani była świadkiem zainteresowania Łodzią pani taty, bo wspominała pani przed spotkaniem, że ta Łódź również w domu prywatnym, w przestrzeni prywatnej była ważna, prawda? I pani również współpracowała przy tym filmie, którego widzieliśmy fragment. Tak, była młodocianą aktorką zatrudnioną przez tatę. Akurat ten film o Rzecz o zdrowiu w fabrykanckich czasach powstał, kiedy tata leżał bardzo chory w szpitalu. I tam powstawały scenariusze, także te tematy rodziło samo życie. I on już wychodząc ze szpitala po 2 tygodniach miał gotowy cały plan i natychmiast, jeśli tylko do sił wrócił, to razem z Januszem ruszyli do boju filmowego i udokumentowali tą Łódź pod kątem właśnie opieki zdrowotnej, szpitali. Niesamowita historia, warto to wszystko zobaczyć, bo nie każdy ma świadomość tego, jak to wszystko wyglądało. A ja na tym planie filmowym gram tam taką siostrę przełożoną z epoki, robię zastrzyk, wielką strzykawką. Także takie były moje udziały na planie filmowym, ale jeszcze pan pytał właśnie o to, jak tata był przygotowany do zdjęć, bo byłam zawsze pełna podziwu, bo tata był bardzo osobą spokojną i taką zrównoważoną. Natomiast na planie nie znosił sprzeciwu, ponieważ on miał tą wizję, on miał to przygotowane wszystko naprawdę tak, że a ja się mądrowałam. Do dziś się mądruję. I chciałam coś swojego wnieść, więc tutaj już musiałam być po prostu tą aktorką na ten czas, a nie jakieś tam sugestie, bo to było wszystko tak przemyślane, że ta wizja była po prostu skrupulatnie realizowana i nikt tutaj nie miał prawa ingerować. Co nie zmienia faktu, że tata był osobą niezwykle otwartą i słuchał rad ludzi, inspiracji, ale te filmowe rzeczy na etapie już zdjęć, To było taty dziecko, a dziecko mogło być tylko na planie ewentualnie i cicho. Ale to były cudowne przygody. Ja tam miałam też takie epizody aktorskie na planie takiego cyklu Tryptyk Ziemi Obiecanej. Też tam się przechadzam w sukniach z epoki. Ja i moja siostra, także tata nas gdzieś tam też chciał udokumentować. Byłyśmy takie przeniesione w czasie dzięki tym filmom. No, wspaniała to była historia. Zawsze tak z podziwem patrzyłam na to wszystko, a też byłam świadkiem właśnie, jak powstawały na tej maszynie, tak jak wspomniałam, te wszystkie scenariusze, czy to było na działce, czy na spływie kajakowym, jak to wszystko dojrzewały te elementy, które potem widzimy już spięte w całość filmową. Czyli również pani umożliwił debiut przed kamerą. Tak, jak najbardziej. Ale jeszcze, bo jesteśmy na Festiwalu Filmów Przyrodniczych, to jeszcze dodam taką ciekawostkę, że tata kiedyś prowadził taki cykl programów Tajemnice i Sensacje Małej Kinematografii. One były na antenie Łódzkiej Trójki przed wielu laty wyświetlane. I pamiętam, że moje pierwsze zawodowe zadanie, miałam wtedy 13 lat, to było, uwaga, doprowadzenie psa na plan filmowy i opieka nad nim. Taką mam umowę o dzieło, czy tam, nie wiem, czy to było dzieło, czy zlecenie. Mam taki dokument do tej pory gdzieś nawet w archiwum. I naprawdę, no, wystrojona pięknie przyszłam z tym psem i pies trochę nieposłusznie się zachowywał, no, ale był aktorem na planie. Także te nasze zwierzęta, bo to też jest ważne, bo my jesteśmy z rodziny takiej bardzo prozwierzęcej i tata te zwierzęta umiłował, stąd też pomysł zwierzęta przyrody w ogóle. Stąd też ten pomysł na ten Festiwal Filmów Przyrodniczych. Gdzieś cały czas ci twórcy filmów przyrodniczych, o których tata pisał, o których dokumentował w postaci książek czy filmów biograficznych, to wszystko gdzieś tam niezwykle silnie było też w naszej rodzinie zakorzenione. I to się przekłada na różne moje aktywności po dziś dzień. Proszę państwa, zobaczmy fragment trzeciego filmu poświęconego postaci Bolesława Bączyńskiego, czyli autora wielu filmów przyrodniczych. Po prostu czułem, że jak się wchodzi do lasu, to czuło się jakąś potęgę tej przyrody. Że to są rzeczy, które nie zmieniają się pod wpływem jakichś chwilowych, zewnętrznych sił. Musiałyby być to jakieś bardzo potężne siły, które by ten porządek
przyrodzie zmieniły. Przeważnie siły, które szkodzą przyrodzie. A normalnie przyroda sama bez zewnętrznych jakichś ingerencji jest uporządkowana. Dzięki temu w przyrodzie istnieje harmonia. Istnieje to, że człowiek się czuje bezpieczny, jeżeli nie narusza obowiązujących praw przyrody. Widzieliśmy fragment filmu poświęcony twórczości Bolesława Bączyńskiego, wybitnego twórcy filmów przyrodniczych. I właśnie o film przyrodniczy chciałbym zapytać i o taką działalność związaną z upowszechnianiem kultury filmowej, z upowszechnianiem filmu. I pytanie do pana Mieczysława Kuźmickiego właśnie o pierwszy festiwal, jeszcze wtedy przegląd filmów przyrodniczych, ale także o inne działalności związane z upowszechnianiem kultury filmowej i o organizację innych przeglądów, chociażby takiego przeglądu, który chyba trwał rekordowe 7 lat, o ile ja się nie mylę, film oświatowy prezentacje autorskie to się nazywało, który pokazywał właściwie wszystkich twórców związanych z wytwórnią filmów oświatowych. Pierwszy festiwal to był rok 80, to była wiosna, prawdopodobnie kwiecień, o ile dobrze pamiętam. Kino Przedwiośnie, wtedy jeszcze funkcjonujące i tam to się odbywało. Natomiast to, co wydaje mi się najciekawsze, to oczywiście program. Program jakiś tam był, w tej chwili też tego nie pamiętam. Natomiast ważne było to, co on zrobił, co Maciej Łukowski zrobił. Zgromadził wokół idei festiwalu właściwie wszystkich, którzy powinni byli być zainteresowani i sprawił, że byli zainteresowani. To znaczy wśród kręgu współorganizatorów, przyjaciół wspierających festiwal były i ogrody zoologiczne, i ogród botaniczny, i właściwie wszyscy, którzy zajmują się przyrodą, nie tylko kinem, ale także ochroną przyrody. Więc myślę, że to i to funkcjonowało i właściwie mam wrażenie, że funkcjonuje do dzisiaj, mimo że festiwal miał różne koleje, że trwa, że miał długie przerwy, najdłuższe były chyba 5-letnie. I że w tej chwili jesteśmy na 18, a jeżeli przypomnimy sobie, że pierwszy był w 80, no to ta cykliczność była dosyć taka, powiedziałbym, luźna. Ale festiwal trwa, to znaczy, że idea była bardzo ważna i potrzebna. Jego inne zainteresowania, on właściwie rzucał pomysłami. Na przykład, ja nie wiem, kto jeszcze pamięta, że on wymyślił festiwal filmów reklamowych i taki odbył się. Jedna edycja w Łodzi była. W czasach, to były lata 80., początek lat 80., wtedy, kiedy właściwie reklama była po nic, przynajmniej w Polsce po nic, prawda? Wszystko, co się pojawiało na rynku, miało swoich nabywców, ale jakieś materiały, jakieś programy, jakieś filmy reklamowe były robione. Reklamy były wyświetlane także w kinach przed seansami. Oczywiście nie tak w takiej formule jak dzisiaj, więc on to też proponował i promował. Wracając natomiast do jego innych inicjatyw, prezentacje autorskie, to był rzeczywiście pomysł na to, żeby upowszechniać czy popularyzować twórców związanych z wytwórnią filmów oświatowych. Raz w miesiącu, taka była idea, takie było założenie. Oczywiście to znowu nie było tak dokładnie, wakacje były, więc były przerwy, ale mniej więcej raz w miesiącu odbywało się spotkanie z twórcą, prezentacja jego filmów. Najczęściej twórca był, chociaż zdarzało się, że były pokazy chyba bez twórców, o ile dobrze sobie przypominam, ale ważniejszą może rzeczą było to, że on zaproponował, i to było realizowane potem już bez jego udziału, żeby każdemu pokazowi towarzyszył taki folder. One zostały zaprojektowane w pewien charakterystyczny sposób. Realizatorem tych spotkań było muzeum, najpierw Muzeum Miasta Łodzi, wtedy już Dział Kultury Filmowej, potem Muzeum Kinematografii. I każde spotkanie, każda prezentacja z twórcą była wzbogacona o tenże folder i dzisiaj zostały te foldery jako taka pamiątka, dokumenty. Właściwie tam są krótkie wprowadzenia krytyczne, krytyczno-filmowe, filmoznawcze może tak powiem, w twórczość, do twórczości tych autorów oraz ich filmografia oraz najważniejsze nagrody i tak dalej. No w każdym razie powtórzę, te materiały są swego rodzaju dokumentem. Cykl był chyba ważny, myślę, dla wszystkich, dla twórców,
jak znam życie i pamiętam jeszcze, to każdy filmowiec bardzo lubił, kiedy i to od tych największych do tych najmniejszych w sensie ilości materiałów nakręconych, każdy lubił, kiedy o nim coś pisano i drukowano. Myślę, że to mimo tego, że trochę zmieniły się czasy, to nadal każdy chce, żeby o nim gdzieś coś ktoś napisał. Więc te foldery, które pozostały po tych prezentacjach autorskich trwających rzeczywiście chyba około 7 lat, dużo ponad 50 takich materiałów zostało opublikowanych. A ważniejsze może to, że tych spotkań odbyło się znacznie więcej, bo nie do wszystkich spotkań były drukowane programy, takie właśnie materiały, takie foldery. Niektóre spotkania były spotkania monograficzne poświęcone na przykład określonym tematom filmowym. To te do tych nie było drukowanych folderów, natomiast te wszystkie, które dotyczyły twórców filmowych, miały swoje drukowane foldery. Nawiasem mówiąc, Maciej Łukowski jako twórca filmowy także był jednym z bohaterów i to chyba dwukrotnie, o ile dobrze pamiętam, tych spotkań z cyklu prezentacji autorskie. Panie Elu, pan Mieczysław powiedział o tej działalności związanej z przeglądami filmowymi i z upowszechnianiem kultury filmowej na tym polu. Natomiast Maciej Łukowski, tak jak widzieliśmy tutaj fragment filmowy, również upowszechniał twórczość filmową innych twórców poprzez film, ale także to, o czym mówił pan Janusz, poprzez programy telewizyjne. Czy mogłaby pani opowiedzieć o tej współpracy, jak państwo pracowali nad kilkoma z tych filmów? Może zacznę właśnie od tych filmów telewizyjnych, ponieważ programy telewizyjne, których było 230. Także to ogromna ilość. W tym było około 60 programów czysto przyrodniczych. To znaczy zajmował się twórcami filmów przyrodniczych. I w ogóle wszystkie te programy, które robił, oczywiście tam byli również twórcy filmów etnograficznych, filmów o sztuce, ale robił to z myślą, żeby przedstawić ludzi wytwórni, ludzi, którzy coś zrobili dla wytwórni i którzy powinni pozostać w pamięci jako ważni ludzie w tej wytwórni. Tutaj jeszcze bym wspomniała o tym, że Maciek również jest autorem kilku książek poświęconych filmowi, a mianowicie Polski Film Popularno-Naukowy, Film Etnograficzny, Film Przyrodniczy, Film o Sztuce. Także to są już takie poważniejsze książkowe wydania, które też jakby ukazują szerokie bardzo zainteresowania. To znaczy ja bym powiedziała, że film przyrodniczy był na pierwszym miejscu, ponieważ najwięcej tych filmów powstało i najwięcej twórców zostało przedstawionych w tych filmach. Nawet już kiedy pod koniec, można powiedzieć, swojej działalności robił filmy, takie większe filmy, to też poświęcone były, kilka z nich poświęconych było twórcom, naukowcom przyrodnikom. Tam właśnie znalazł się film o muszlach, o motylach, także ta przyroda zawsze była w kręgu zainteresowania. No ale były właśnie też te filmy, o których tu już wspominaliśmy, które robiło Łodzi. Bardzo dużo było tych filmów, bo to najpierw był cykl z Filmoteka Ziemi Obiecanej, gdzie powstały 3 filmy. Potem były o Łodzi też z tego okresu, kiedy zrobił ich... Piotrkowska nawet jest w tych filmach, no to jest po tylu latach, to się ogląda no naprawdę z dużym zainteresowaniem. Także zawsze miał to na myśli, żeby coś utrwalić, żeby pozostawić we wspomnieniach
ale jednocześnie, żeby to nie zniknęło po prostu. I ponieważ miał tyle pomysłów, on był naprawdę, no podziwiałam go za tą jego energię i za te pomysły, które miał i za tą pracowitość, że pozwoliło mu to zrobić tyle filmów, że w ciągu ostatnich lat swojego życia zrealizował, czyli to było 7 lat, 43 filmy. Także to jest naprawdę no, wielka praca, wielka pracowitość. No i myślę, że pozostanie w naszej pamięci jako naprawdę wspaniały człowiek. Panie Januszu, czy rzeczywiście na planie filmowym można było odczuć to, co pani Ela powiedziała, czyli że film przyrodniczy był najważniejszy? Ja myślę, że w ogóle jesteś w tej chwili w studiu festiwalowym, tak? Festiwalu filmów przyrodniczych. I to jest bardzo cenna inicjatywa, dobrze, że jest. W Wytwórni Filmów Światowych bardzo to było cenione. Ja sam zrobiłem wiele filmów przyrodniczych, nie tylko z panem Maciejem Łukowskim, ale z takim małżeństwem Barbara Bartman-Czedzi i Janusz Czerz. Prawie wszystkie do pewnego momentu. Oczywiście też znam Włodzimierza Pucholskiego, też mieliśmy jakieś kontakty, ale no, też w tym udział jest w pewnym sensie też dyrekcji, czyli również pana Macieja Łukowskiego, że była taka możliwość. To nie są takie filmy przyrodnicze jak w tej chwili, tylko żeby pokazać po prostu naprawdę przyrodę, to trzeba było robić 4 pory roku. Nikt w tej chwili na to środków nie daje. Można to oczywiście w inny sposób zrobić, można to przekopiować, ale no, ten film przyrodniczy jest niezwykle ważny. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w ogóle w tej chwili z klimatem, to powinno się bardziej stawiać na to, żeby pokazać przyrodę, prawda? No i oczywiście pan Maciej też sam realizował filmy przyrodnicze, które też właściwie chyba wszystkie robiłem. I no, jest to coś, co rzeczywiście pozwoli ocalić od zapomnienia, ale to powinno być kontynuowane. No, Wytwórnia Filmów Światowych myślę, że powinna te filmy przyrodnicze dalej robić, jeżeli byłaby taka możliwość. I wszystkie te inicjatywy, tak jak festiwal, są niezwykle cenne, bo kiedyś Łódź filmowa, to naprawdę była Łódź filmowa, prawda? Nie było właściwie innego ośrodka, równie dużego. W tej chwili tak naprawdę zostały festiwale, głównie Festiwal Filmów Przyrodniczych. No, została Wytwórnia Filmów Światowych przy bardzo małej realizacji w tej chwili jakichś filmów. No coś się dzieje, jest prywatna inicjatywa, jest Opus Film, ale to już nie jest to. I takim moim marzeniem jest to, żeby znów do tego wrócić, żeby Łódź była prawdziwie filmowa. No trzeba by znaleźć kogoś takiego, jak pan Maciej Łukowski pewnie by to zrobił, gdyby żył. Wspomniane małżeństwo Czeczów, prekursorzy filmu ekologicznego, prawda? Dzisiaj byśmy ich nazwali. Pani Kasiu, o ten zwierzyniec domowy chciałbym zapytać, bo to rzeczywiście zwierzęta również w domu były u państwa bardzo ważne. Ile państwo mieliście tych zwierząt i jakie to były zwierzęta? Zawsze 2, czasem 3. Zawsze był pies Muki przez wiele lat, świnka morska, chomik. A poza tym po drodze, na wszystkich możliwych wyjazdach tata przytulał i jest mnóstwo takich zdjęć, kiedy tata ma jakieś zwierzę w objęciach. Naprawdę, nawet mamy takie fajne też zakulisowe zdjęcia z ogrodu zoologicznego, gdzie mamy też nawet tygrysa na ręce i tata również. Także to nie są tylko chomiki. No i gdzieś ta przyroda była zawsze bardzo bliska i te zwierzęta w naszym życiu są do dziś już inne, bo żyją krócej niestety. Tak to wygląda. Ale jeszcze wspomnę jedną rzecz, bo mówił pan o państwu Czeczach i o tym filmie ekologicznym. Dodam jeszcze taką informację, że tata w 2004 roku bodajże, jego imieniem został nadany Festiwal Filmów Ekologicznych w Nowogardzie. Także w tej chwili ekofilm jest imienia taty również od wielu lat. To taki szczegół jeszcze. Podsumowując naszą dyskusję, mam do państwa jedno takie, wydaje mi się, że bardzo ważne pytanie i problem, który poruszył w jakimś sensie pan Janusz w swojej wypowiedzi. Mianowicie, czy państwo kiedykolwiek zastanawiali się, co by było z Łodzią filmową, z łódzką kulturą filmową, gdyby Maciej Łukowski żył nadal? Jakby Łódź przetrwała transformację ustrojową? Czy państwo kiedyś zastanawiali się nad tym, panie Mieczysławie? To jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Nie ma dobrej odpowiedzi. Na pewno brakuje Macieja Łukowskiego, na pewno brakuje ludzi tak jego pokroju. Myślę, że coś może byłoby inaczej.
może lepiej. Natomiast czy Łódź filmowa mogła przetrwać, no to nie jest pytanie do mnie. Myślę, że na to pytanie nie odpowiem. Szkoda, że nie ma Macieja Łukowskiego. Gdyby był, na pewno wszystko wyglądałoby troszkę inaczej. Czy bardzo inaczej, tego nie umiem powiedzieć. Na to nie umiem odpowiedzieć. Pani Elu? No, ja uważam, że Maciej mógł zrobić jeszcze bardzo dużo. Dlatego, że no jego charakter, jego usposobienie, jego sposób działania był taki, że on musiał być zawsze czynny. Czyli niemożliwe było nawet przy tych problemach, jakie miała kinematografia, łódzka kinematografia, żeby usiadł i czekał, co będzie dalej. No musiał w jakiś sposób działać i na pewno by działał. Jakby działał, to jest, no trudno jest właśnie dziś powiedzieć, ale myślę, że jeszcze dużo by zrobił, na pewno. Jego odejście w wieku 43 lat to była naprawdę niepowetowana strata i naprawdę trudno uwierzyć w to, że przez te lata tyle zrobił, że tak jak gdyby czuł, że jego życie wcześniej się skończy i trzeba się śpieszyć. No ja to tak odbierałam, że to jest niemożliwe, żeby człowiek, młody człowiek jeden, tyle rzeczy robił, różnych, wszystko wokół filmu. Także moje wspomnienia o Maćku są zawsze no, najwspanialsze, najlepsze i pod koniec życia no, był prawdziwym przyjacielem i tak jak jego cała rodzina, byliśmy wspólnie, na wakacje wyjeżdżaliśmy, więc to są jeszcze lepsze wspomnienia z takich wspaniałych chwil odpoczynku. Panie Januszu? Pytanie brzmiało, co Bogdaj po Maciej Łukowski żył, prawda? W tej chwili, jaka byłaby Łódź filmowa. No tutaj zacząłem od tego, że o tej ważnej, jaką cechę, jaka była ważna w jego charakterze, była to inspiracja i motywacja, prawda? To nie tylko chodzi o, że on działał, prawda, zrobił bardzo dużo, ale potrafił skupić wokół siebie dużo ludzi przez różne rzeczy, przez docenienie wartości, umożliwienie debiutów. To jest niezwykle ważna cecha, prawda? Gdyby żył, pewnie by skupił ludzi, bo to samemu nie jest się w stanie doprowadzić do tego, żeby ta Łódź filmowa była. Byłaby duża szansa, że skupiłby dużo ludzi z pasją, dobrej woli, którzy by no, robili wszystko, żeby ta Łódź filmowa była na planie pierwszym i żeby tu się realizowały te filmy najważniejsze, żeby wszyscy o tym mówili. Ja nie mówię, że ta sprawa jest jeszcze zamknięta, tylko no, nie ma już takiej osoby w tej chwili. Prawda? Czyli byłaby duża szansa, żeby to była prawdziwa Łódź filmowa przez duże F. Nie? Pani Kasiu, a czy pani zadawała sobie kiedyś takie pytanie, już nie tylko w kontekście Łodzi filmowej, ale ogólnie? Bardzo często sobie zadaję takie pytanie. Jak tata by się w ogóle urządził życiowo w takich czasach? I myślę, że by sobie poradził bardzo dobrze, że byłby bardzo multimedialny, bo nowinką techniczną, którą wtedy miał do dyspozycji, była maszyna do pisania. Ale wiem, jaki był chłonny na różne rzeczy, które się wydarzały i na pewno by w tej materii rozwinął się i używał wszystkich dostępnych właściwie technik, żeby robić filmy, żeby je dokumentować, żeby fotografować. Wszystko to byłoby dla niego jakby chlebem powszednim. A myślę, że robiłby nadal filmy i zdobywałby jeszcze więcej osób do współpracy, zdobywałby sponsorów, bo jeżeli w czasach, kiedy było tak ciężko w ogóle kogoś przekonać, żeby ktoś finansował firmy, tacie się to udawało z łatwością, bo miał dar przekonywania, miał dobre argumenty i był po prostu rzetelnym partnerem, wiarygodnym, za którym szła jakość i pomysł godny zrealizowania. To myślę, że teraz w tych czasach, kiedy myślę, że łatwiej coś takiego zrobić, żeby pozyskać partnerów do współpracy, to myślę, że mógłby się na bardzo wielu jeszcze innych polach tutaj rozwinąć, no a ja bym się rozwijała razem z nim, bo bym tą drogą podążała. Ale jeszcze nawiążę do wypowiedzi pana Mieczysława a propos tego festiwalu filmów, czy tam przeglądu filmów reklamowych, bo o tym nie wiedziałam nawet, że to w latach 80. Ale moje studia filmoznawcze też zwieńczył taki epizod, bo moja praca magisterska dotyczyła właśnie filmu reklamowego i w branży reklamowej pracuję. Także tak to się wszystko jakoś toczy, zazębia.
I gdzieś tam te tatowe ruchy gdzieś też mnie dotykają po części. Czyli Maciej Łukowski czuwa. Czuwa bardzo. I mamy z tatą taką więź. Zaraz się popłaczę, bo nie mogę o tym mówić. Ale tata czuwa i po prostu daje w różny sposób znaki, że wie. I bardzo się cieszę, że tu się spotkaliśmy, bo tak jak tata dokumentował, i to było dla niego niezwykle ważne, ocalić od zapomnienia ludzi. A my teraz ocalamy od zapomnienia tatę. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że takie spotkanie miało miejsce. Tym bardziej się cieszę, że mogłem je poprowadzić, bo nie poznałem nigdy Macieja Łukowskiego, ale on właśnie jest gdzieś przy mnie. Od początku moich studiów filmoznawczych, odkąd dowiedziałem się, że ktoś taki był. I mam wrażenie, że też podążam jego śladem. Nie będę rozwijał tej myśli, bo to nie jest czas na to. Powiem Państwu w kulisach dokładnie, o co mi chodzi. Niemniej jednak jestem zaszczycony, że mogłem prowadzić to spotkanie. Bardzo dziękuję Państwu. Moimi naszymi Państwa gośćmi byli Mieczysław Kuźmicki, pani Elżbieta Drecka-Wojtyczka, pan Janusz Florczak, pani Katarzyna Łukowska. To było spotkanie poświęcone Maciejowi Łukowskiemu na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych. Dziękuję Państwu, Emil Sowiński.